Siemaneczko, zrobimy małą aktualizację tego, co tu się dzieje. To nie jest typ nagrania, który chciałem robić w ogóle na ten kanał. Raczej myślałem, że będę montował filmy, ale takie wiecie, pełnometrażowe. Ale chyba sytuacja tego wymaga. Dostaję za dużo wiadomości, pytań i komentarzy, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Więc kolejny mały update tego, co na miejscu. Chatka no, wygląda tak, jak wyglądała mniej więcej. Dostała trochę tynków zewnętrznych, ale głównie więcej dzieje się w środku. Dom Józka i Marty ma tynk zewnętrzny. Nie wiem, co było ostatnio w sumie na nim. W środku jest glina, powstaje. W każdym razie cały czas budujemy. Za mną, gdzieś tam pewnie widzicie dach nowej konstrukcji, 35 metrów kwadratowych. No nie, takiej już nowej też w sumie, która powstaje, okryta już dachem. Chłopacy ostatnio położyli deskowanie, łaty, membranę i ondulinę na górę. Mauser, który próbuje się wywrócić od jakiegoś czasu, ale nadal mu nie pozwalam. No i ogród, który powolutku zabiera się do... No zimowania to może jeszcze nie, ale widać, że nadchodzi jesień. Widać chociażby po tych brzozach, które zaczęły zrzucać liście, żółciutko się zaczyna robić, żółkną liście, nie tylko brzóz, nie tylko drzew, robi się sucho i mimo, że pogoda dopisuje, to właśnie zrobiła się taka mocno jesienna, przetrę obiektyw, mocno jesienna i mimo, że w tamtym roku we wrześniu musiałem chodzić w kurtce, teraz jestem w krótkich spodenkach na bosaka. Czapce musiałem latać, słuchajcie, to był ten moment, w którym tak naprawdę nie było jeszcze tego domu, dopiero fundament, szykowaliśmy się do tego, żeby zacząć go budować. Szykowałem materiały tak naprawdę. Ostatnio mi się wyświetliła właśnie relacja z września, wczoraj wyświetliła mi się. Dzisiaj mamy, w ogóle który dzisiaj mamy, wiem, że jest niedziela, jest 17, czyli wczoraj oglądałem sobie, jak stoi sam fundament, a dziś już mamy ściany, tynki i wygląda to mniej więcej tak. Był taki pomysł, miałem przez chwilę, z racji tego, że w środku się dużo dzieje i musiałem co chwilę przestawiać różne rzeczy na środku, na taką wyspę z, no ze wszystkim tak naprawdę, z materiałami jeszcze z budowy, w gwoździe, w kręty, w plandeki i chciałem je wynieść na zewnątrz, dlatego zacząłem tutaj z Mariuszem korować trochę belki. Miałem sporo odwiedzin w ogóle, różnych osób, różnych ludzi, zapowiedzianych i niezapowiedzianych, co ciekawe, do tego doszło. Starałem się nie upubliczniać za bardzo dokładnego adresu, w którym się znajdujemy, żeby nie mieć właśnie tego typu niespodziewanego wysypu ludzi. Okazuje się, że nie trzeba było długo czekać i niektórzy znaleźli sposoby, żeby pojawić się tu z nienacka, co jest mega miłe, aczkolwiek było też takie mocno zastanawiające. No dobra, ale wróćmy do domku. Wyniosłem sobie tu parę rzeczy oczywiście. Jest zlewik, to jest właśnie ściana, którą zacząłem tynkować, żeby zbudować tu wiatkę, bo a propos, korowaliśmy belki, żeby dobudować sobie kawałek wiatki, pod którą mógłbym trzymać sobie te wszystkie graty z środka. No i tynkuje się, tak naprawdę widzicie tutaj rozrobiony tynk, gliniany, proporcja piasku i gliny została już przeze mnie w miarę opanowana. Teraz robię tak 4, no zwykle tak się robi, 4 do 1 glina do piasku. Znaczy 4 piasku, 1 gliny, ja mam 4,5 nawet momentami i dochodzi sieczka słomiana, którą niestety muszę sobie robić przy pomocy szlifierki kątowej, ale idzie to całkiem sprawnie. Przy okazji tnąc sobie kostki na sieczkę, otrzymuję takie ciekawe, jak to nazwać, no kosteczki, płaskie kostki, które eksperymentalnie zacząłem tynkować i zamieniać sobie w takie bloczki, które mógłbym pewnie gdzieś wykorzystać. Tu czeka kolejna, mocno skompresowana, dwa sznureczki, wystarczy oglinować i będę mógł wykorzystać to jako, nie wiem, ściałki działowe, zobaczymy.
Mam jeszcze taki pomysł, żeby wystawić je po prostu na działanie warunków atmosferycznych i zobaczyć, jak się sprawują. No dobra, ale wróćmy do środka. Jesteśmy ponownie. Domek wygląda tak. Dach nie przecieka, całe szczęście. Na ścianach pojawiło się więcej warstw tynków, a to za sprawą też ludzi, którzy do mnie przyjechali. Tutaj próbowałem sobie wypracować już taki tynk, w którym mógłbym sobie zamieszkać przez zimę. Nie jest to warstwa finiszowa oczywiście, jest to przedostatnia warstwa prawdopodobnie. Widzimy tutaj, że jeszcze dosychają niektóre fragmenty. Nawet zacząłem sobie trochę rzeźbić, patrzeć, co da się zrobić z gliny. Nie wiem, tu jakąś półeczkę mogę wyciągnąć. Pewnie potrzebowałbym konstrukcji, gdybym chciał mieć ją trochę dłuższą. Ale zacząłem też bawić się, jeśli słońce nam pozwoli, zobaczyć wrzeźbienie. Wrzeźbienie? No nie, chyba nie pozwoli. Może tak. Słoneczko. Jakieś takie naturalne wzory. Tutaj bardziej taka ośmiornica. To w ramach frajdy wieczornej, jak już nie chciałem się tynkować. No i szykuję się pod stawianie pieca rakietowego, bo chciałbym go już zacząć robić w tym tygodniu. Jesień się zbliża, a on jeszcze musi poschnąć, więc sprawdziłem sobie, ile na tej ścianie północnej mam tynku i okazało się, że tutaj są 4-6 cm tynku, a chciałbym, żeby było go nawet 10, więc dorzucam jeszcze teraz warstwę, jeszcze jedną warstwę, żeby była to taka ściana, ta ściana północna ma pełnić funkcję takiej ściany akumulacyjnej, akumulującej ciepło. Na niej będzie stał piec, tutaj w tym miejscu to jest wylot na komin w ogóle. Piec ma się znaleźć mniej więcej tutaj. Komin będzie szedł po ziemi, zawracał i przechodził przez ścianę tam. Nie tak jak obecnie przez tamtą dziurę od kózki, którą paliłem zimą zeszłego sezonu. Wczoraj przestawiłem piecyki, żeby zrobić sobie trochę miejsca. Dokończę obrzucać ścianę. Poczekam trochę, aż wyschnie. Może skuszę się na jeszcze jedną cienką warstwę. Tutaj widzicie, jak wygląda ten, gdy się go wyprostuję trochę, zatrzę, pokażę wam moje profesjonalne, wysokotechnologicznie rozwinięte narzędzia. To jest moja paca, którą mogę sobie wyprostować ścianę, zatrzeć tynk. Ten już jest dość suchy. Przejdę sobie tutaj na ten świeży, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej to wygląda. Zamienię ręce. Dobra, patrzę na ścianę, nie w kamerę, będzie łatwiej. I w ten oto sposób mogę wyprowadzić sobie ładną, prostą powierzchnię, taką jak na tamtej ścianie. Na razie nie śpieszy mi się, na górze macie właśnie mniej więcej ten efekt. Też nie starałem się tego wygładać idealnie. Na to pewnie mogę rzucić sobie, pomalować jakąś warstwą gliny czy czegoś jeszcze innego. Patent jest taki, że chciałbym po prostu pomieszkać sobie w różnych wersjach tych ścian i zobaczyć, co mi się tak naprawdę będzie podobało najbardziej. Fajny jest efekt tego, co się dzieje tutaj. Pozwólcie, że przestawię. Podoba mi się właśnie ta tekstura tych palców i innych takich rzeczy. To może jest zbyt intensywne, ale kurczę, no to jest świetne. Robi wrażenie. Tam jeszcze mieszanka, która mi troszeczkę pękała, ale to nie jest duży problem. Więc tak. Będę sobie patrzył zimą na różne efekty tych ścian i zadecyduję, gdzie chcę mieć co. Eksperymentuję na tym domu, ile się da, żeby nauczyć się jak najwięcej. No i tak mniej więcej to wygląda chyba w środku. Tutaj muszę dołożyć jeszcze na parapet, tak naprawdę całą tamtą ścianę jeszcze taką warstwą wyrównującą i te przestrzenie na górze, tam jest tylko obrzutka, widzicie taką popękaną glinę. Tam był ptak, trochę mi nasrał. Tutaj też tylko jest obrzutka, więc muszę zakleić te wszystkie miejsca, gdzie mam tylko jeszcze jedną warstwę i tak naprawdę powoli mogę się wprowadzać. Czeka już na mnie zbrojenie na fundament, który mam postawić pod piec w tym miejscu właśnie, dlatego zacząłem już też
układać butelki, które mają pełnić funkcję izolacji. Poubijane gumowym młotkiem, trzymają się jak cholera. Ma to być warstwa izolacji, więc najpierw chcę wyłożyć całą podłogę butelkami. Później na to pójdzie folia fundamentowa, która oddzieli mnie od wilgoci. A na koniec pójdzie polepa gliniana, klepisko tak zwane. Ale w tym miejscu fundament betonowy chyba tak to zrobię, bo jednak piec może ważyć nawet z pół tony, więc ciężko, nie fajnie byłoby ryzykować jego pęknięcia zimą. Co prawda będzie to minimalna warstwa betonu, bo nie jestem jego fanem i chciałbym sobie poeksperymentować i zrobić ją dużo, dużo cieńszą niż doradzają mi ludzie. Mówią o 20, 25, 30 cm. Chcę zrobić 10 i zobaczymy, co z tego będzie. No a na zewnątrz jeszcze. Tak naprawdę pewnie wystarczyłaby ta warstwa gliny, która jest obecnie teraz. Tutaj ona zabezpiecza mi kostki na tyle, że wiatr nie jest zwiewany do środka, ale są jeszcze miejsca, w których nadal mam gołą słomę i to są te miejsca, które na pewno muszę zatkać. I co więcej mogę powiedzieć, ogród został już troszeczkę opuszczony mimo wszystko, mimo że nie dosadzam, to cały czas oczywiście jak największa obfitość. Mam tu tyle jarmużu, że nie jestem w stanie go przeżreć. Szpinak nowozelandzki, Boże Święty, pomóżcie mi, kto ma to wszystko jeść. Buraczek liściowy, gigantyczny, cudowny, żółciutki, czerwony. Jest też biały. Po prostu karmię tym wszystkim kury. Są kalarepki, piękne kalarepki, których też nie nadążam jeść. Więc mam trochę zapasów na zimę, znaczy nawet nie na zimę, chociaż jarmuż spokojnie przetrwa, kalarepy myślę też, buraczek oczywiście też, dynia tam się ma całkiem nieźle. Tutaj, wierzcie lub nie, ale były ziemniaki, muszę je wszystkie wykopać, tak naprawdę to już czas i możemy sobie zajrzeć trochę do środka, pod grubą warstwą ściółki, kolejną warstwą ziemi i obornika, bo jest też dżowniczka. Tu się dzieją się czary. No i ziemniaczek. Piękny ziemniaczek. Nie chcę rozkopywać wszystkiego. Tu nie było warstwy gleby w ogóle. Tak naprawdę rozrzuciłem tutaj na początku sezonu obornik i posadziłem ziemniaki. Więc to, co widzicie pomiędzy tą suchą ziemią na wierzchu, którą wrzuciłem tutaj na ziemniaki, miałem tam z kopania fundamentu taką żyzną warstwę próchniczą. Wrzuciłem na ziemniaki, na obornik. I to, co widać tutaj, to już jest całkiem niezła gleba, muszę wam powiedzieć. Dżowniczki małe i duże. Piękna sprawa. No dobra, na razie je zakopuję. Będę miał co jeść. Nie są to olbrzymie ilości ziemniaków. Tak naprawdę z tego poletka i z tego poletka. Tam mam jeszcze trochę. Więc głównie tyle, żeby posadzić na przyszły sezon. Pomidorki, które urosły na dziko, którymi nie zaopiekowała się Frania. Myślałem, że nic z nich nie będzie, ale tych też nie nadążam zbierać po prostu. Ten się trochę tu psuje. No nic, wszystko rośnie. Idziemy dalej. Podlewałem ostatnio trochę drzewka, jest sucho jak cholera. Jakaś kapustka pekińska. Święta bazylia, którą zbieram i suszę obecnie. Marchewki widziałem, że buraki są obżerane przez myszy, ale te chyba też są podgryzane. To jest grządka no dig w ogóle, nie bez przekopywania prowadzona. Tutaj rukola, są pakczoje. Cudowne, piękne pakczoje. Boże, ale bym je zjadł teraz. Są i brukselki. Brukselki dopiero się zapowiadają. To jest chyba jedna z nielicznych warzyw, które będę mógł sobie wcinać na zimę. Kolejna grządka po bobie. Na niej oczywiście jarmuże. Boże, jakie one są piękne. Nie, hoduję już bardziej ozdobnie. Oczywiście są cukinie, zapomniałem ich pozbierać. Cukinie, które posadziłem trochę później, na drugą turę. O, shit. Ktoś tu musi się za nie zabrać. Kapusta pekińska chyba jest pożerana właśnie przez jakieś gąsieniczki. Ale to nic.
Nie przeszkadza mi to za bardzo. Więcej brukselki. Tutaj kompościk z kurortu przywieziony. Trochę tu wysycha, ale on miał pójść właśnie na tą grządkę, żeby uzupełnić jej wszystko to, czego potrzebuje tak naprawdę. Sadziłem ostatnio jagodę kamczastką. Dzięki wielkie w ogóle za wsparcie na Patronite wszystkim tym, którzy się tam pojawiają. I ogólnie wielkie dzięki za całe to wsparcie, które dostaję i w komentarzach, i w wiadomościach. Codziennie przybywa tyle wiadomości, że czasami niektórzy muszą czekać 2 tygodnie, zanim odpiszę. Ale właśnie dzięki temu finansowemu wsparciu mogę sobie dosadzać coraz więcej różnego rodzaju roślin, które tak naprawdę zamieniają mi się w szkółkę, bo planuję je rozmnażać w przyszłym sezonie i dzielić się nimi oczywiście. Jesteśmy przy wannie z dżownicami. Słuchajcie, przerobiły tutaj całą wannę cudownego towaru. I chcę wam pokazać, jak wygląda wermikompostownik. Boże, jaka to jest piękna materia organiczna. To jest czarne złoto każdego ogrodnika. Mnóstwo dżownic dodatkowo. Tutaj mam takie miejsce, gdzie wykładam im żywność. I tu pewnie będą siedziały w bardzo dużej ilości. Nie chce mi się teraz za bardzo brudzić rąk, ale to jest coś, czego nie udało mi się pokazać na kanale u Jonathana. Ilość tego dżowniczego spaghetti, która siedzi w tej wannie. Ona teraz, większość z tych dżownic przeszła właśnie tutaj. Ja mam do zebrania teraz cały ten zapas dżowniczego obornika, że tak powiem. Próbuję się w to wbić, ale jest tak gęste, a zarazem jest tak, nie wiem, fruchnicze, lekkie. To już jest, o Boże. To jest to, co kocham tak naprawdę. Kompostowanie i regenerowanie gleby i rośliny. Robimy odwiedzinki w Mauserze. Widzę, że już mam 17 minut nagrania, więc będę się streszczał i chyba kończył, żeby to nie był jakiś wielki, długi tasiemiec. Więc nie zajrzymy sobie pewnie znowu do domu Józka i Marty, ale mam dla was materiał, który za chwilę planuję opublikować. Odwiedziłem Józka i Martę na budowie, gdzie pomagałem im tynkować i mamy tam właśnie fajny wykład od naszego eksperta naturalnego budownictwa Józefa, w którym opowie wam trochę rzeczy. Więc mam nadzieję, że niedługo go opublikuję. Przejdę się z wami jeszcze po tym dzikim ogródku. Patrzcie te cukinie. Moja stopa to jest rozmiar 46, nie? A to są cukinie, są już grubsze od mojej nogi. Pomidorki nadal dojrzewają, mimo że noce są już zimne. Koktajlowe, cudowne. Słodziutkie jak landrynki. Zebrałem ostatnio trochę słoneczników na nasiona, które wyrosły na dziko. I co chciałem jeszcze wam pokazać? Chciałem wam pokazać, ile rzeczy jeszcze muszę zrobić. Wydaje mi się, że muszę zrobić i nie mam na nie czasu, albo wydaje mi się, że nie mam czasu. Kocimiętka w ogóle, to jest coś, co polecam chyba każdemu w ogródku. Cały czas mnóstwo, od dobrego miesiąca, jak nie dwóch, mnóstwo zapylaczy, widzicie, pszczółki, trzmiele po prostu są wszędzie. Okupują tą roślinę, tutaj odbija kocimiętka, którą udało mi się ściąć i ususzyć. Tutaj jest ta, którą zostawiłem dla dzikich zapylaczy. Właśnie produkuje nasiona, ale cały czas widzicie te małe kolejne kwiatki. One cały czas służą temu życiu, które się tu kręci. Tak samo szanta, wokół niej nie dość, że mnóstwo pajęczyn, to też mnóstwo zapylaczy, już cała w zasadzie przekwitła. Ale widzę tu jeszcze jakiegoś szmiela, który szuka kwiatków. I szałwia muszkatołowa, więcej cukinii, jarmuże. Nie mam czasu pozbierać nasion, a to jest też coś, czego jest tu mnóstwo. To jest nasiona marchewki. Mam nadzieję, że to są nasiona marchewki. Miałem tu poletko marchewki, zostawiłem parę sztuk. I nasiona pietruszki. Pietruszki naciowej. Do zbioru czekają mnie tutaj. Boże, ile pomidorów. Patrzcie na to. Coś cudownego. Ale jak już jesteśmy tutaj, to przejdźmy się mięty. Powinienem je ściąć. Tu niestety Józkowi udało się przejechać po
takiej cudownej, pięknej, dużej jabłonce. Tyle z niej zostało niestety. Mam nadzieję, że jeszcze odbije od niej jakaś podkładka i będę mógł sobie ją rozmnożyć na więcej roślin, ale dobra, chodźmy tam zobaczyć budowę, konstrukcję tych 35 metrów kwadratowych, które tu powstają. Miały być z kostki słomy i z gliny. Niestety trochę się zmieniało, jednak budowa konwencjonalna. Będzie OSB, ono już jest na dachu, będzie OSB i będzie ocieplenie z wełny mineralnej. Prawdopodobnie pewnie może pojawić się też styropian, ale nie jesteśmy chyba w stanie budować wszystkiego z gliny i ze słomy. Brakuje nam rąk do pracy, a to mogą dokończyć inni. Nie wiem, czy po tym można chodzić. Nie, Andrzej dopiero tutaj przyczepia materiał. Jeszcze trzeba zrobić wylewkę słupy pod podłogę. No i mniej więcej tak to wygląda. Potężny budynek, 35 metrów kwadratowych, to wcale nie jest mało. I ma on służyć, słuchajcie, jako domek trochę dla wolontariuszy, trochę dla gości, może dla kogoś, kto chciałby, nie wiem, czy powinienem mówić to publicznie, bo znowu zacznie się robić duży ruch, ale no, dla znajomych, którzy chcieliby pomieszkać z nami i pomóc nam, więc fajnie, że jest. Tutaj pod panelami OSB, które czeka na budowę, barakowóz. Wojtek pod barakowozem, właśnie pompowałem oponę, bo się zorientowałem, dlaczego mi się tak przechyla. Kuchnia letnia. No i piękna nowa ziemia w okazałości. Chyba tyle na wstępie, nie będę już. Myślałem, że jeszcze potoczę trochę filozoficznych rozkminek, ale może następnym razem uciekam robić tynk. Mieszać tynk, rzucać ściany. O rany, rany, bo zbliża się jesień, nie? Zbliża się jesień, a muszę mieć gdzie mieszkać zimą. I mimo, że czuć dużą presję tego czasu, to jestem dobrej myśli. Nieważne, co by się działo, myślę, że przezimuję tutaj. Przezimuję tutaj, wystarczy już tylko wstawić piec, to okno, uszczelnić trochę podłoga. No myślę, że kwestia miesiąca i będzie w sam raz. Miało to trochę inaczej wyglądać. Rzeczywiście myślałem, że już będę tu całkiem nieźle urządzony, ale no przez to, że pół roku ostatnio spędziłem w ogrodzie i budując inne domy też, nie tylko tutaj u nas, ale też na Suwalszczyźnie i z dużo innych projektów, to jestem na tym etapie, na którym jestem. I co mogę powiedzieć? No nie mam, nie czuję jakiejś takiej presji, że wiecie, że muszę skończyć ten dom na perfekt, tak żeby, no w sumie co, żeby. Przekonałem się, że skoro wystarczy mi coś takiego, parę metrów kwadratowych, dach nad głową i tak naprawdę człowiek może żyć, ważne, żeby było ciepło zimą. Prąd mam. Wodę mam, dach mam, no więc chyba tyle, nie? Zobaczymy, co, na jakim etapie będę za miesiąc. Na pewno zrobię jakąś aktualizację. Mam nadzieję, że kolejny materiał też będzie, może nie kolejny, ale tęskni mi się za montowaniem takich filmów trochę innych niż wkręconych z ręki na jednym ujęciu, gdzie tylko gadam i opowiadam. To jest coś, co uwielbiam robić i poprzedniej zimy naprawdę dobrze się bawiłem montując dla was materiały, więc mam nadzieję, że już niedługo będzie też znowu na to okazję. Boże, jaki piękny widok, mimo że okno nie umyte. Zobaczcie tam w oddali słoneczko i bele słomy. Chciałbym je przejąć w ogóle. Mam nadzieję, że uda mi się odkupić parę sztuk. Jak tylko przyjadą je zwieść, to się zakręcę. Mimo że mam tutaj dwie sztuki, tam z tyłu jeszcze jedną, to jest świetny materiał do ściółkowania i staram się to robić tutaj w dużej mierze. Topaz. Tam jest jeszcze jedna bela i wyściółkowany kawał pola na nowe grządki. Mimo że trawa w spodniego przebija,
to mam nadzieję, że uda się wybić większość z tych traw, większość z tych chwastów i w przyszłym sezonie będę mógł tam uprawiać ziemię. No dobra, kończymy chyba, bo znowu się rozjaduję. Czy coś chciałem jeszcze powiedzieć? Tak, chciałem coś jeszcze powiedzieć, że jak jeszcze ostatnio wydawało mi się, że jestem w stanie odpisać wam wszystkim na komentarze, tak teraz zdałem sobie sprawę, że trochę się pozmieniało i nie jestem już w stanie odpisać na wszystkie komentarze i wiadomości, które dostaję, przynajmniej nie tak szybko, jakbym chciał. Więc przykro mi, ale będziecie musieli poczekać trochę, jeśli napiszecie prawdopodobnie, bo mam tu co robić i naprawdę jest tego sporo, a cały czas miałem glinę pod okiem. No, więc to tak jeszcze tylko słowem, na do widzenia. Trzymajcie się cieplutko, lecę tynkować. Wszystkiego dobrego i do następnego razu.